Cześć, dzisiaj kontynuujemy temat optymalizacji treści pod kątem widoczności w wynikach wyszukiwania, optymalizacji treści na stronie internetowej. Jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego materiału, to serdecznie Cię do niego zachęcam, a jeżeli widziałeś lub widziałaś i chcesz ten temat rozszerzyć, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. W momencie, kiedy rozdzielimy sobie już wcześniej przygotowaną treść na poszczególne zakładki, możemy przystąpić do takiej bezpośredniej optymalizacji pod kątem tego, co lubi Google, pod kątem tego, żeby te treści były jak najlepiej widoczne w wynikach wyszukiwania. No i jest parę takich elementów, to znaczy tych elementów jest całkiem sporo i każdy z nich ma jeszcze wiele różnych dodatkowych zależności, natomiast kilka podstawowych elementów, które z łatwością możesz wdrożyć u siebie na swojej stronie internetowej czy w swojej pracy. Pierwsza rzecz to jest po prostu H1. H1, czyli inaczej tytuł strony, tytuł danej podstrony. Pamiętaj o tym, żeby znalazło się tam główne słowo kluczowe dla tej podstrony. No i z reguły ten H1 jest tylko jeden na stronie. Są od tego wyjątki, natomiast w większości przypadków H1 definiuje tą podstronę i jest jeden dla danej podstrony. Dalej mamy nagłówki niższego rzędu, czyli H2 i czasami H3, czy jeszcze kolejne. Tymi nagłówkami oddzielamy poszczególne paragrafy, oddzielamy poszczególne sekcje i w miarę możliwości, jeżeli jest to możliwe, żeby zrobić w sposób naturalny, również starajmy się tam umieszczać czy główne słowa kluczowe, czy jakieś frazy z dłuższego ogona. Rzecz następna to unikalność treści. Google bardzo, bardzo nie lubi treści, które są zduplikowane, tak zwanego duplicate content, i jeżeli fragmenty contentu z innej strony znajdą się u Ciebie, no to powinieneś liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Rzecz kolejna to multimedia. No i tutaj mamy parę różnych elementów, takich jak obrazki, grafiki, zdjęcia, jakieś materiały wideo, na przykład z YouTube'a, audio, jakieś podcasty, które są uzupełnieniem tej treści. Ważne, żeby te czy grafiki, czy inne materiały, żeby nie były tam tylko po to, żeby to ładnie wyglądało, ale żeby rzeczywiście realnie uzupełniały tą treść, rozbudowywały ją, no bo wyszukiwarka jest w stanie jakby spojrzeć, co tam w tych multimediach się znajduje. I jeżeli one są uzupełnieniem tej treści, no to dać Twojej stronie dodatkowy bonus. I tutaj taka ważna uwaga jeszcze w nawiązaniu do tego tekstu, który wcześniej analizowałem, który dzieliliśmy na sekcje. Jest tutaj fragment cytatu. Jeżeli nie wiesz tutaj, o czym mówię, to w poprzednim materiale dzieliliśmy taki bazowy tekst na to, żeby przygotować go pod konkretne zakładki. I tutaj jest taki fragment wiersza. Jest to wiersz Aleksandra Fredry, bajka o osiołku. Natomiast to, co jest istotne, to że jest to cytat. Nie jest to treść unikalna, czyli można ją znaleźć również na innych stronach w internecie. I to jest właśnie duplicate content. Jak rozwiązać tą sprawę, żeby skorzystać na tym? Ten wiersz możemy wstawić, opublikować na stronie w formie grafiki, którą możemy przygotować na przykład w Canwie. Będzie to ładnie wyglądało, nie będzie duplikacji treści, plus jeżeli do takiej graficzki dodamy atrybut Alt, wspomoże to proces pozycjonowania. Rzecz następna, kolejność może tutaj jest dosyć przypadkowa, natomiast chodzi oczywiście o słowa kluczowe, inaczej frazy kluczowe. W jaki sposób je umieszczać? No to jest naturalnie podstawowa rzecz. Warto frazy umieścić i w nagłówku H1, i w miarę możliwości w nagłówkach H2 czy H3. Oczywiście to nie powinno być w sposób nachalny i sztuczny. Można umieszczać frazy powiązane, czy tak zwane semantyczne frazy kluczowe, czyli oznaczające to samo, ale brzmiące nieco w inny sposób. Warto wyróżniać słowa kluczowe znacznikiem strong, dzięki czemu fraza będzie pogrubiona w tekście. No i oczywiście w altach przy różnego rodzaju multimediach. Dobrze jest stosować różne inne wyróżniki, jakieś wypunktowania, listy itd. Pozostaje jeszcze kwestia, z jaką częstotliwością umieszczać tą frazę. Myślę, że rozsądne będzie umieszczanie frazy w tekście raz na 1200-1500 znaków mniej więcej, przy czym pamiętajmy o tym, żeby ta fraza była umieszczona w sposób naturalny, odmieniony, to jest bardzo ważne. Google jest w stanie sobie poradzić
z tym, żeby zrozumieć frazę, która nie brzmi w taki bezpośredni sposób. Czyli jeżeli prowadzisz stronę o kitesurfingu na helu i fraza, na którą chcesz się wypozycjonować, to kitesurfing hel, no to oczywiście w tekście mów o kitesurfingu na helu, czy właściwie w helu, bo tak się poprawnie powinno mówić i w ten sposób to powinno wyglądać. Rzecz ostatnia, natomiast również bardzo ważna, to linkowanie wewnętrzne i na każdej stronie, na której odnosisz się w jakiś sposób do innego zagadnienia, które opisujesz u siebie, wracając do tych treści, które tutaj mieliśmy, na przykład w zakładce, w której, która poświęcona jest konfliktowi lojalnościowemu, poruszamy kwestię na przykład konfliktu motywacyjnego i o tym konflikcie motywacyjnym mamy inne miejsce na stronie, jakąś inną sekcję, inną zakładkę, albo może artykuł blogowy i tam szczegółowo o tym mówimy, no to na tej podstronie powinien być klikalny, bezpośredni odnośnik. Dzięki takim bezpośrednim połączeniom, odnośnikom wewnętrznym na stronie internetowej wyszukiwarka łatwiej może się przemieszczać, łatwiej może eksplorować całą witrynę, indeksować ją, no i umieszczać na odpowiednich pozycjach w wynikach wyszukiwania. Tak mniej więcej wygląda ten proces i zapewniam Cię, że jeżeli zrobisz to tak, jak pokazuję w tym i w poprzednim materiale, to jeżeli o ile to oczywiście nie są jakieś bardzo skomplikowane frazy, to jeżeli zrobisz to zgodnie z tymi wskazówkami, to na pewno uzyskasz wyraźną poprawę, jeżeli chodzi o pozycję Twojej strony. No i to tyle. Mam nadzieję, że te wskazówki, ten proces, który Ci pokazałem, mniej więcej pokaże Ci, w jaki sposób to robić i będziesz samodzielnie w stanie zoptymalizować swoją treść na swojej stronie internetowej, a jej pozycję podskoczą w wynikach wyszukiwania. Jeżeli natomiast masz problem i nie wiesz, w jaki sposób się za to zabrać, albo chciałabyś, żeby zrobił to ktoś z nieco większym doświadczeniem, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Linki i wszystkie inne potrzebne informacje znajdziesz pod tym materiałem. Pozdrawiam serdecznie.